Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na rok 2014. Paragraf 1. Na liście zadań priorytetowych na rok 2014 przyjęto uchwałą nr 30/260/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku zmienionej uchwałami 31/266/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku, 32/269/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, uchwała 32/271/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W dziale drugim administracja publiczna, komunikacja z mieszkańcami zmniejsza się środki finansowe na zadanie paragraf 4300 dróg Gazety Bronowickiej z kwoty 23 500 zł do kwoty 20 500 zł. Punkt drugi. W dziale siódmym gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki finansowe na zadanie remont ulic, chodników i oświetlenia wejść wskazań dzielnicy z kwoty 100 000 zł do kwoty 43 000 zł. W punkcie trzecim zmniejsza się sumę środków finansowych dodysponowanych wyżej wymienionymi uchwałami na zadania priorytetowe w 2014 roku do 453 tysięcy zł. Paragraf drugi. Kwota rezerwy w wysokości 17 tysięcy zł pozostaje bez zmian. Łączna kwota przydzielona Radzie Dzielnicy na zadania priorytetowe w 2013 roku po korekcie wynosi 470 tysięcy zł. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z zarządzeniem zarządzeniem 2577/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 września 2013 roku w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocy gminy miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2014 w każdej dzielnicy przydzielona została kwota 470 tysięcy zł. W powyższej sytuacji zarząd zaproponował wyżej wymienione zmiany. Ta korekta, Państwo widzą, no, wynika z zarządzenia Prezydenta, kiedy kształtowaliśmy tą listę zadań priorytetowych w lipcu, mieliśmy inną kwotę do podziału, natomiast musieliśmy ją zmniejszyć do kwoty 470 tysięcy i zarząd zaproponował zmniejszenia tak, jak jest w uchwale. I oczywiście jeśli chodzi o punkt drugi, to wiadomo, że tutaj ta kwota wynika z przeliczeń. W dziale siódmym najłatwiej nam było tam jakby zdjąć tą kwotę i poszukać tutaj tej rezerwy, zmniejszyć tą kwotę do 43 tysięcy złotych. Tak to mniej więcej wygląda. Rezerwy żeśmy nie ruszali na razie. Zawsze może się pojawić jakaś istotna potrzeba uruchomienia środków i taki czas mamy, no bez mała tutaj, że do maja chyba, czy do czerwca. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, bo tutaj dotyka ta uchwała gospodarkę komunalną, dotyka Komisji Informacji i Promocji. Jeśli chodzi o gospodarkę komunalną, jaki opinia? Pozytywna. Pozytywna, dziękuję. Jeśli chodzi o Komisję Informacji i Promocji? Pozytywna. Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja chciałam się tutaj dopytać, ponieważ pan przewodniczący przed chwilą był łaskaw powiedzieć, że zostały zdjęte pieniądze z remontu ulic i chodników oświetlenia, bo było to najłatwiejsze. Ile jestem w stanie zrozumieć, że zostały zdjęte z komunikacji z mieszkańcami, ponieważ zarządzenie prezydenta wyraźnie to precyzowało, tyle nie precyzowało, żeby zabierać pieniądze tam, gdzie jest najłatwiej, czyli z dróg oświetlenia, kiedy sporo pieniędzy idzie, jest przeznaczone w zadaniach priorytetowych na imprezy, różnego typu wyjazdy, dofinansowanie policji, samochody, jakieś tam żelazetki, straż pożarna i tak dalej. Natomiast jakie mamy drogi i chodniki, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, bo wszyscy wiemy. Tak już skromną kwotę 100 tysięcy zmniejszamy do 43, więc ja wymagałabym od zarządu jakiegoś bardziej konkretnego uzasadnienia niż tego, że było najłatwiej stamtąd zdobyć. Dziękuję. Ktoś jeszcze z Państwa? Nie, to no, trudno, no, zarząd nie podziela Pani zdania. Proszę zwrócić uwagę, że
by wygospodarować te 100 tysięcy, to już to w sumie, ale wcześniej, prawda, już na same długie remonty drugich chodników, to zarząd musiał dokonać już pewnych korekt wysiłku po to, żeby powiedzmy znaleźć te pieniądze na remonty dwóch chodników. I chcę powiedzieć też, że to ten zarząd jakby zaproponował właśnie przegląd zadań priorytetowych w kierunku generowania pieniędzy na remonty drugich chodników. W poprzedniej kadencji nie było czegoś takiego, właściwie no nie zdarzało się, żeby z priorytetów, tych skromnych priorytetów przeznaczać środki finansowe na remonty drugich chodników. Więc już się w tym momencie coś zmieniło. Oczywiście Państwo, jeśli chcą, mogą złożyć poprawki, jeżeli znajecie, że można zadać na przykład w przedszkolu 500 zł, bo mamy chyba na nagrody, czy to trzeba było przeglądać, to tutaj nawet nie ma jak ciąć, zmniejszać jeszcze i tak zmniejszyliśmy nie daliśmy w ogóle na sprzęt sportowy, nie daliśmy na wiele innych rzeczy, na nagrody, żeśmy tutaj poobcinali. Także naprawdę bardzo każdy obszar staraliśmy się w jakiś sposób sprawiedliwie, że tak powiem, oddzielić. Bardziej, że na poprzednio były też kwoty zbliżone do tej, która w tej chwili jest proponowana, bo było 40 tysięcy, były lata takie, że było 45 tysięcy, w związku z czym mniej więcej tej wysokości kwoty były wydatkowane na te cele. Państwo nie muszą się zgadzać z poprzednim zdaniem. Nie. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę Państwa, oczywiście tak, z dróg chodników łatwo zdjąć, natomiast taka jednostka jak policja nie jest jednostką budżetową miasta Krakowa i doświadczenie z poprzednich lat uczy, że jeśli Pan Prezydent gdziekolwiek będzie ciął koszty czy wydatki, to z całą pewnością w jednostkach spoza budżetu, czyli najprawdopodobniej samochód dla policji nie zostanie sfinansowany, ewentualnie nożyce dla Straży Pożarnej również. Od tego dowodu doświadczenia z poprzednich lat. Czyż nie łatwiej było a priori, zakładając, że tak będzie, zdjąć z tamtych zadań pieniądze, to widać wyraźnie, jaka jest tendencja w wydatkach w mieście, niż ryzykować, że tutaj z dróg zetniemy, a potem i tak Pan Prezydent nie wyrazi zgody na wydatkowanie tych kilkudziesięciu tysięcy złotych i w tym momencie na dzielnicy jest w plecy o kolejne tam powiedzmy 60 tysięcy złotych, które można było przeznaczyć właśnie na remont. I to jest zarzut w stosunku do tej propozycji. No, jeśli Panie Burmistrzu, Pan wskazuje Komisariat Policji czwartej dofinansowanie samochodu radiowozu, to byłoby grzechem nie dać tych środków finansowych, dlatego że przez to, że dzielnica dokłada środki finansowe na samochód, drugie tyle dokłada minister, czy tam nie wiem, komenda wojewódzka, czy ten. Więc nie mieliby tego samochodu. No, grzechem byłoby zmarnować dołożone pieniądze z innych jakby źródeł. Tak? Stąd wydaje się racjonalne podnosić bezpieczeństwo też przez poprawę warunków pracy i możliwości przemieszczania. Samochody są stare, wysłużone, rozklekotane, można powiedzieć nie nadające się do jazdy. I my tylko wychodzimy naprzeciwko, że tak powiem, no, wnioskowi policji. Ale my proszę zaproponować wniosek o skreślenie. To miasta podejmuje decyzję, my tylko wskazujemy. Jeśli nasze wskazania będą błędne, to poniesiemy podwójną szkodę. Nie poniesiemy szkody, bo pieniądze nie przepadną, tylko damy wtedy na remonty drugich chodników. W odpowiednim czasie. Chciałam przypomnieć tylko Panie Przewodniczący, bo nie wiem, czy Pan pamiętał, może ja bym niektórzy pamiętają, czy przeznaczaliśmy kiedyś pieniądze, bo że to było 50 tysięcy na samochód dla policji i właśnie dokładnie czy za Strażyński. Dokładnie w taki sposób Pan Prezydent tnąc wydatki, te pieniądze po prostu straciliśmy, ponieważ zostały wybrane jako najmniej potrzebny wydatek i obawiam się, że w tym roku może być dokładnie tak samo. Jeżeli jest mi Pan w stanie zagwarantować, że ten samochód zostanie kupiony, choć w ogóle nie zgadzam się z pomysłem, żeby Rada Dzielnicy finansowała tego typu zakupy, to proszę bardzo. 100% pewności, że ten samochód zostanie zakupiony, a nie tak jak to było w poprzednim roku czy dwa lata temu, nie pamiętam, że straciliśmy w ten sposób 50 tysięcy środków na rentę. Nie straciliśmy żadnych środków finansowych, to po pierwsze. Państwo po prostu przeinaczają. W 2011 roku
nastał kryzys i to, czy byłoby to na samochód, czy byłoby na jakiś inny wydatek, również nie byłoby to zrealizowane. Czy to było takie zadanie, czy inne, prezydent nie, oczywiście się... Ale akurat inne dzielnice pozmieniają uchwały i to zostały im pieniądze, tylko te najmniej potrzebne, jak nasz samochód dla Straży Miejskiej został zabrany. Ale, panie przewodniczący, pan wszystko powie, bo dowodów pan nie... Ja gwarantuję, że samochód zostanie kupiony na dzień dzisiejszy. Gwarantuję, że samochód zostanie kupiony na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy. Bo dane finansowe i tam prognozy upoważniają mnie do takiego zdania, natomiast zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Być może życie zweryfikuje moją opinię. Chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie. Bardzo proszę. 2 lub 3 lata temu przeznaczyliśmy około 30 tysięcy na zakup nożyc dla Straży Pożarnej. W tym roku znowu te 30 tysięcy. Czy nie można z tych środków zrezygnować? Czy musimy znowu kupować dla Straży Pożarnej nożyce za 30 tysięcy? Proszę przygotować projekt poprawki do uchwały i przekonać Państwa radnych słuszności Pani poglądów. Przekonałem Was? Tak. Ja? Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady na przedmiotem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pan proszę o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Siedem osób. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dwie. Dwie. 10. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.